odległości 100 tysięcy kilometrów Ziemia przypomina błękitno-białą kulę. Jej wygląd określają chmury i oceany. Wszystko o chmurach. Realizacja. Ludzie od tysiącleci patrzą w niebo i podziwiają piękno chmur. Zdawałoby się, że jesteśmy z nimi za pan brat. A jednak naukowcy nie wszystko o nich wiedzą. Czym są chmury? Jak powstają? I jaki wpływ mają na klimat? Bez chmur znaczne obszary Ziemi zmieniłyby się w pustynię. Wyschłyby strumienie, rzeki oraz jeziora. Bo to chmury sprowadziły życie na kontynenty. I to one stanowią najważniejszy element obiegu wody na Ziemi. Dzięki krążeniu wody lądy otrzymują niezbędną wilgoć od mórz i oceanów. Chmury mogą też ściągnąć na ludzi nieszczęście. Sztormy i burze należą do najgwałtowniejszych zjawisk przyrodniczych na Ziemi. Chmury są wytworem pogody i klimatu, ale same też mają na nie wpływ. Chmury określają ilość promieniowania, które trafia na Ziemię i zostaje przez nią odbite. Mają wpływ na bilans energetyczny planety i kontrolują obieg hydrologiczny. Bez nich nie byłoby deszczu i zmieniłyby się wiatry. Chmury odgrywają kluczową rolę w tych procesach. Znamy bardzo dużo różnych kształtów chmur. Cirrusy przemieszczają się 15 kilometrów nad Ziemią. Kumulusy często płyną blisko powierzchni Ziemi. Chmury potrafią być ogromne, nawet dwa razy wyższe od Everestu. Chmury są dryfującymi zbiornikami wody. W atmosferze krąży około 15 bilionów ton wody, 300 razy więcej niż w jeziorze Bodeńskim. Okres życia chmur jest zróżnicowany. Niektóre istnieją przez kilka minut, inne przez wiele dni. Zależy to od warunków atmosferycznych, wysokości, pory dnia i nocy oraz ukształtowania powierzchni Ziemi. Jak długo żyje letni obłok? Czy zmieni się we front burzowy, czy też się rozwieje? Naukowcy nie potrafią tego przewidzieć. Chmury mają ogromny wpływ na klimat Ziemi, ale wiele procesów skrywa tajemnica. Jak chmury oddziałują na atmosferę? Czy ją ocieplają, czy ochładzają? To zależy od ich właściwości chemicznych i fizycznych, od rodzaju i od wysokości, na której się znajdują. Jeśli chcemy badać klimat i tworzyć modele komputerowe, musimy poznać wszystkie te cechy. Kłopot w tym, że w różnych miejscach Ziemi chmury inaczej wpływają na klimat. Naukowcy mają elementy układanki, które nie dają się łatwo dopasować. Nawet najpotężniejsze komputery nie potrafią obliczyć procesów zachodzących w chmurach. Dlatego do tej pory chmury włączano do modeli w uproszczonej matematycznie postaci. Dopóki ich wpływ nie zostanie w pełni uwzględniony, nie otrzymamy niezawodnych prognoz. Dla badaczy atmosfery chmury nadal stanowią największy problem. Do tej pory nie potrafimy wmontować w modele klimatyczne pojedynczych procesów, które zachodzą wewnątrz chmury. Są one zbyt złożone i różnorodne. Gdy spojrzymy na modele klimatu, które opisują ocieplenie, dostrzeżemy spore różnice.
W jednych wolniej dochodzi do ocieplenia, w innych szybciej. Różnica zależy od tego, w jakim stopniu uwzględniono wpływ chmur. Chmury nie ułatwiają życia naukowcom, gdyż ich oddziaływanie na klimat bywa różne. Raz go ocieplają, innym razem ochładzają. Chmura działa jak lustro i odbija promienie słoneczne. Dlatego wpływa chłodząco na nasz klimat. Ziemia oddaje promieniowanie cieplne, które również jest odbijane. Wtedy ta sama chmura wpływa ogrzewająco na klimat. Chmury mogą więc ogrzewać i schładzać ziemską atmosferę. Oba procesy dzieją się równocześnie. Przewaga jednego lub drugiego zjawiska zależy od tego, na jakiej wysokości znajduje się chmura i jaką ma grubość. Chmury na dużych wysokościach są cienkie, przepuszczają dużo promieni słonecznych i odbijają promieniowanie cieplne Ziemi. Naukowcy zakładają, że te chmury przyczyniają się do ocieplenia klimatu. Nisko płynące chmury odbijają dużo promieni słonecznych i niewiele promieniowania Ziemi. Uznaje się, że mają chłodzący wpływ. W Arktyce na lotnisku Longyearbyen naukowcy przygotowują się do kampanii pomiaru chmur. Dzięki samolotowi badawczemu Polar 5 zbadają niskie arktyczne chmury oraz ich wpływ na klimat. Arktyka znajduje się w centrum zainteresowań naukowców. Meteorolodzy i klimatolodzy chcą jak najszybciej zbadać procesy zachodzące w chmurach oraz ich wpływ na nasz klimat. Dzięki temu stworzą doskonalsze modele klimatyczne. Kierownikiem kampanii badawczej jest Manfred Wendisch z Uniwersytetu w Lipsku. Dlaczego pracujemy akurat w Arktyce? Bo właśnie tu najszybciej i najwyraźniej widać skutki globalnego ocieplenia. Gdy przeanalizujemy modele prognozowe i podzielimy je według regionów, okaże się, że przewidywania rozwoju temperatury na najbliższe 100 lat są najbardziej niepewne właśnie dla Arktyki. Poza tym przewiduje się tu największy wzrost temperatury, czyli najsilniejsze ocieplenie. Longyearbyen leży na Spitsbergenie i jest najdalej na północ położonym miastem. Zimą można stąd dojść po paku lodowym aż do bieguna północnego. W ostatnich latach miasto stało się bazą międzynarodowych badań arktycznych i światowym laboratorium klimatycznym. W mieście i okolicy znajdują się liczne urządzenia badawcze i stacje pomiarowe. Naukowcy zainteresowali się Arktyką nie tylko ze względu na ocieplenie. Regiony polarne są ważnymi siłami napędowymi oraz regulatorami klimatu na świecie. Jeśli tu zmieni się klimat, będzie to miało wpływ na całą planetę, również na pogodę we Francji czy w Niemczech. Na lotnisku Longyearbyen trwają przygotowania do startu maszyny Polar 5. Przez 3 lata Manfred Wendisch i jego koledzy pracowali nad urządzeniami i procedurami pomiarów niskich chmur nad Arktyką. Te chmury mają kluczowe znaczenie dla tutejszego klimatu. Od ich właściwości chłodzących zależy powierzchnia i grubość pokrywy lodowej w Arktyce. Teraz pojawiły się jednak wątpliwości.
Grube pokłady chmur znajdują się blisko powierzchni Ziemi, więc powinny mieć działanie schładzające. Patrząc uważniej, widać coś wyjątkowego. Chmury nie składają się wyłącznie z cząsteczek wody, lecz również lodu. One sprawiają, że chmury przepuszczają więcej promieni słonecznych. Pytanie brzmi, jak bardzo takie chmury schładzają Arktykę? Tu widać jeden z istotnych elementów doświadczenia. To sondy optyczne, które pozwalają nam skanować i obserwować powierzchnię chmur. Promieniowanie odbijane przez cząsteczki chmury jest skupiane w tym miejscu, a w samolocie ponownie je rozbijamy i mierzymy. Zmierzonych krzywizn możemy wywnioskować, czy na dole była woda, a więc okrągłe krople, czy też twardy lód. Naukowcy zakończyli przygotowania. Teraz piloci i personel naziemny przygotowują maszynę do startu. To maszyna z kółkiem ogonowym. Oznacza to, że znajduje się ono z tyłu, a nie z przodu. Trzeba się przyzwyczaić do latania z takim podwoziem. Ten typ samolotu silnie reaguje na wiatr, więc trzeba się wykazać sporym wyczuciem. Pilotowanie tak dużej maszyny wymaga ciągłego manewrowania sterami. Because it demands a lot of respect and takes good coordination to fly. W kampanii pomiarowej biorą udział naukowcy z różnych instytutów i uniwersytetów. Przed startem maszyny piloci i eksperci spotykają się na odprawie. Zaplanowanie trasy i wyznaczenie obszaru badań wymaga dokładnej prognozy pogody. Naukowcy potrzebują niskiej pokrywy chmur, a nad nią błękitnego nieba. Tylko wtedy można precyzyjnie zmierzyć promienie słoneczne. And then we need a signal when we start leaving the flight level so that we switch off the LiDAR before landing. Szukamy obszaru z niskimi chmurami, ponad którymi nie będzie chmur lodowych. Tu widać rejon, gdzie będą takie warunki. Na wschód od Longyearbyen. Łatwo dotrzeć tam samolotem. Czerwony kolor wskazuje, że są to niskie chmury. Idealne warunki do zbadania, jak dużo cząsteczek lodu znajduje się w tych chmurach. Polar 5 startuje do pierwszego lotu pomiarowego. Samolot zbudowano w 1942 roku i latał podczas II wojny światowej. Przeszedł remont generalny, dostał nowe silniki, kokpit i nowoczesne instrumenty. Mimo imponującego wieku, maszyna należy do najnowocześniejszych jednostek badawczych. Nad Longyearbyen samolot skręca na wschód. Cel znajduje się w odległości 50 km. Nadciągające chmury uformowały się nad Morzem Barentsa i masami lądowymi Rosji. Jak wszędzie na Ziemi, również tam do ich powstania przyczyniło się Słońce. Bez niego nie byłoby chmur. Słońce ogrzewa wodę, lód i ziemię, powodując parowanie wody. Para wodna unosi się wraz z ciepłym powietrzem do góry. W wyższych warstwach zmniejsza się ciśnienie, a powietrze ulega schłodzeniu. Na granicy obszaru kondensacji para wodna znów zmienia się w malutkie krople wody i tak powstaje chmura. Przeciętna chmurka składa się z miliardów kropelek wielkości tysięcznych części milimetra, i tak lekkich, że przemieszczają się z prądami powietrza. W Instytucie Maxa Plancka w Moguncji naukowcy obserwują i badają właściwości kropelek,
a także ich większych sióstr, kropli deszczu. W miniaturowym tunelu aerodynamicznym naukowcy oglądają chmurę jak pod mikroskopem. Profesor Stefan Bormann i jego współpracownicy badają zachowanie kropli deszczu w chmurze. Za pomocą strzykawki wpuszczają kropelkę do tunelu. 10,5, 10,8, za szybko. Teraz jesteśmy przy 9,9. Kropla nadal dryfuje. Teraz uderzyła w ściankę. Filmowanie i utrzymanie kropli w dryfie to bardzo trudne zadanie. Nauka to nie zawsze bułka z masłem. Trzeba poczekać, aż tunel aerodynamiczny dostosuje się do temperatury otoczenia, by uwarunkowania zewnętrzne nie miały wpływu na przepływ powietrza. Dobrze, teraz ładnie dryfuje. Złapaliśmy tę kroplę. Prąd powoli się stabilizuje, również w środkowej części. Tak jest w porządku. Dopiero po kilku próbach kropla dostatecznie długo unosi się w tunelu. Podczas doświadczeń profesorowi udało się uchwycić w zwolnionym tempie niezwykłe ujęcia z bliska. Tu zderzają się mikroskopijne kropelki wody i razem tworzą krople deszczu. Kropla wody błyskawicznie zmienia się w lód. Tak porusza się na wietrze kryształek śniegu. Spadająca kropla deszczu przypomina wirujący parasol. Badania wykazały, że oscylująca forma zmienia jej właściwości. Krople nie zachowują się jak nieruchome kule, tylko są mobilnymi, zmieniającymi formę pakietami wodnymi. Gdy spadają, mogą łatwiej i skuteczniej zbierać oraz usuwać z atmosfery szkodliwe substancje, gazy i aerozole. Dlatego chmury są ważnymi czynnikami oczyszczającymi atmosferę. Wszyscy wiedzą, że po deszczu powietrze jest wyjątkowo czyste. Choć zwykle powietrze wydaje się przejrzyste, pełno w nim drobnych, zwykle niewidocznych cząsteczek, które naukowcy nazywają aerozolami. Do naturalnych aerozoli zalicza się piasek i pył. Burze na Saharze unoszą drobny pył na znaczną wysokość do atmosfery. Najczęściej spotykanym aerozolem są cząsteczki soli morskiej. Popiół i sandza też są naturalnymi aerozolami. Inne powstają w wyniku działalności człowieka. Są cząsteczkami antropogennymi. Najwięcej takich aerozoli produkuje przemysł oraz ruch drogowy. Do owych nieorganicznych, mikroskopijnych pyłków dochodzą również cząsteczki pochodzenia biologicznego. Wszystkie są elementami koniecznymi do powstania chmury. Każda kropelka musi mieć jądro, wokół którego zaczyna się rozwijać, i to jest właśnie rola aerozoli. Z czystej pary wodnej w atmosferze nie powstaną spontanicznie kropelki, bo brakuje odpowiednich uwarunkowań fizycznych. Jeśli jednak w powietrzu znajdują się aerozole, każda z takich cząsteczek może gromadzić wokół siebie parę wodną. Gdy molekuły pary otoczą cząsteczkę, zaczyna ona wyglądać jak kropelka wody. Bez aerozoli nie byłoby chmur. Cząsteczki, które unoszą się w atmosferze, mogą bardzo różnie wyglądać i mieć odmienne właściwości chemiczne oraz fizyczne.
Niektóre aerozole przyspieszają powstawanie chmur i kropli deszczu, inne, jak cząsteczki sadzy, spowalniają ten proces. Każdy aerozol jest inny. Różnią się pod względem rodzaju i sposobów powstawania. Każdy typ aerozolu ma też inne działanie. Stwierdzono, że chmury powstające nad brazylijską Amazonią zawierają znacznie drobniejsze kropelki, gdy dochodzi do spalania biomasy, wycinki, czy też wypalania dużych obszarów lasu. Z chmur, w których są małe kropelki, rzadziej pada deszcz, bądź w ogóle nie dochodzi do opadu. Oznacza to, że jeśli człowiek nie wycina i nie wypala lasów, w chmurach powstają większe krople i pada deszcz. Spalanie biomasy hamuje ten naturalny proces. Aerozole naturalne i antropogenne warunkują pojawianie się i znikanie chmur oraz ilość opadów. W grupie naturalnych aerozoli znajdują się mało zbadane, fascynujące cząsteczki. Są to żywe aerozole. Alpy Tyrolskie są ojczyzną Birgit Sattler, limnolożki z Uniwersytetu w Innsbrucku. Badaczka zajmuje się ekologią górskich jezior. Na wysokości 2400 metrów w regionie popularnym wśród narciarzy leży obiekt jej badań – jezioro Gossenkullensee. Zimą jest skute lodem i zasypane warstwą śniegu. Birgit regularnie pobiera próbki. Kilka lat temu natknęła się tu z kierownikiem projektu Rolandem Psenerem na kilka niespodzianek. Podczas odwiertów znaleźli bogaty świat organiczny. Mimo zimna i braku światła rozwijają się tu liczne mikroorganizmy. Byliśmy zaskoczeni różnorodnością form życia tworzącego się podczas długiej zimy w wysokich górach. Nie mogliśmy uwierzyć, gdy pod mikroskopem zobaczyliśmy, jak to naprawdę wygląda. Nie spodziewaliśmy się aż tylu różnych mikroorganizmów, które tak dobrze potrafią przetrwać w lodzie. To była ogromna niespodzianka. Naukowcy zaczęli badać, skąd się wzięły bakterie. Pobrali też próbki z niskich chmur przeciągających nad stacją badawczą i jeziorem. W laboratorium Birgit analizuje próbki lodu i chmur. Okazało się, że próbki są bardzo podobne. Prawie wszystkie bakterie z jeziora występowały w chmurach, które najwyraźniej przenoszą je nad wodę, gdzie opadają wraz z deszczem. Przeanalizowane bakterie produkują enzym, który chroni je przed mrozem. Co więcej, same potrafią tworzyć lód. Aerozole bakteryjne wspomagają powstawanie kropli wody i kryształków lodu. Naukowcy natknęli się na kolejną niespodziankę. Okazało się, że bakterie doskonale funkcjonują w chmurach, prowadzą przemiany materii i nawet się namnażają. I tak naukowcy odkryli nową niszę życia na Ziemi. Nie moglibyśmy mówić o nowym środowisku, gdyby bakterie były tylko przenoszone przez chmury. Wtedy chmury stanowiłyby dla nich rodzaj taśmy transportowej, wynosiłyby je do góry, a potem zrzucały z opadami atmosferycznymi. Bakterie jednak żyją i namnażają się w tej przestrzeni, choć trwa to stosunkowo krótko. Możemy mówić o habitacie. Jest to środowisko różne od lądowego, które może trwać tysiące lat. Chmura powstaje i znika w ciągu jednego dnia, choć może też przetrwać kilka tygodni, gdy wędruje na znacznych wysokościach.
Kiedy się rozpada, mikroby mogą pozostać w atmosferze jako aerozole lub spaść na ziemię. Badania wykazały, że atmosfera jest ożywionym ekosystemem. Organiczne aerozole, jak bakterie, grzyby i wirusy, przyspieszają tworzenie się chmur i mają tam własne środowisko. Na niektórych obszarach stanowią do 30% cząsteczek. Mikroorganizmy należą do złożonego systemu, który tworzy pogodę i klimat. Człowiek coraz częściej ingeruje w ten system. Do androgennych aerozoli należą spaliny lotnicze. Mimo kryzysu ruch samolotowy rośnie co roku o 5%. Szybciej niż w przypadku innych środków transportu. Większość samolotów porusza się na wysokości 8-12 km w strefie cirrusów. Te cienkie lodowe chmury działają ocieplająco na klimat Ziemi. Smugi kondensacyjne składające się ze spalin i pary wodnej tworzą dodatkowe sztuczne chmury, dodatkowo ocieplając atmosferę. Niemieccy naukowcy od kilku lat badają owe smugi kondensacyjne. Specjalna sonda pomiarowa zanurza się w spaliny. Fizyk Andreas Petzold bada z kolegami wpływ transportu lotniczego na chmury i klimat. Najnowsze analizy pozwoliły odkryć nieznane procesy podczas powstawania chmur. Koncentrujemy się na zagadnieniu, w jaki sposób liniowe smugi kondensacyjne zmieniają się w większy obszar cirrusów. Tu widzimy ekstremalny przypadek z 1995 roku. To zdjęcie satelitarne Europy Środkowej. Widać Danię i Alpy, pośrodku zaś są Niemcy. Cały kraj jest przykryty kratownicą smug kondensacyjnych. Pomiędzy nimi widać mleczne obszary. To naszym zdaniem cirrusy, które powstały w związku z intensywnym ruchem lotniczym. Oznacza to, że bez transportu lotniczego nie byłoby tych chmur. To może być istotna kwestia przy omawianiu wpływu samolotów na zmiany klimatyczne. W pobliżu lotnisk można często zauważyć, że błękitne niebo pokrywa się biało-szarą warstwą chmur. Przyczyną są smugi kondensacyjne. Najpierw tworzą się wąskie cirrusy, które w niewyjaśniony jeszcze sposób sprawiają, że pojawiają się dalsze chmury. Nowy rodzaj zachmurzenia coraz częściej widać nad wieloma regionami Ziemi. Ruch lotniczy przyczynia się do powstawania chmur, które ogrzewają atmosferę. Samolot Polar 5 za kilka kilometrów znajdzie się nad obszarem badawczym. Naukowcy mają nadzieję, że znajdą grubą pokrywę chmur, ponieważ chcą zbadać zawartość lodu w niskich chmurach arktycznych. Czas przygotować instrumenty i włączyć kamery. Wreszcie dotarli nad cel. Samolot leci na wysokości 2000 metrów, tuż nad pokrywą chmur. Można zacząć pomiary. W górnej i dolnej części kadłuba znajdują się instrumenty pomiarowe. Od góry mierzy się promienie słoneczne. Jeden z zamontowanych na dole instrumentów wysyła promień laserowy na pokrywę chmur i do jej wnętrza. Powracający sygnał informuje o wysokości chmury, ale określa też, ile jest w niej lodu i gdzie woda przechodzi w formę stałą.
Naukowcy odkryli rzadkie zjawisko optyczne na powierzchni chmur. Widmo Brockenu z Glorią. Kolorowy, świetlisty pierścień wokół cienia samolotu powstał na skutek załamania światła. Już z pierwszych danych wynika, że pokrywa chmur idealnie nadaje się do pomiarów. Jest gruba i zawiera cząsteczki wody oraz lodu. Kryształki lodu utrudniają jednak naukowcom określenie wpływu chmury na klimat w Arktyce. Występują tu dwa zjawiska. Gdy w chmurze znajdują się cząsteczki lodu, odbija ona znacznie więcej promieni słonecznych i powoduje ochłodzenie. Z drugiej zaś strony, ze względu na zmianę stanu skupienia, czyli sytuacji, gdy woda zmienia się w lód, wzrasta przepuszczalność promieni słonecznych. W efekcie chmury działają schładzająco, ale proces ten jest hamowany przez obecność kryształków lodu. Dlatego trudno określić wpływ chmur na klimat. Kolejny kłopot to powstawanie dziwnych zjawisk podczas formowania się lodu. Chmury z cząsteczkami o zmiennym stanie skupienia są najbardziej problematyczne. Można w nich napotkać kryształki lodu, ale też kulki gradowe, jak również krople wody. Mamy minus 10 stopni Celsjusza, więc woda powinna dawno zamarznąć, ale te kropelki są na to zbyt małe. Gdyby doszło do zakłócenia, kontaktu mechanicznego, silnej turbulencji czy zderzenia, wtedy przechłodzona woda zamarza w mgnieniu oka. Gdy przelatujemy samolotem przez taką chmurę, kropelki uderzają o maszynę jako woda, ale natychmiast zamarzają. Wtedy samolot pokrywa się lodem i trudno zachować odpowiedni kurs. Na Ziemi określamy to zjawisko mianem gołoledzi. Pada deszcz, ale krople mają temperaturę poniżej zera. Gdy spadają na zimne podłoże, od razu zamarzają i pojawia się warstwa lodu. Można to zobaczyć na ulicach, drzewach i innych roślinach. Woda w chmurach wciąż zaskakuje naukowców. Zachowuje stan ciekły nawet w ujemnych temperaturach. Zamarznięcie kropli zależy od jej wielkości, a także od właściwości aerozolu jądra. Typowe krople, które występują w chmurach, można przechłodzić nawet do minus 35 stopni. Dopiero w tej temperaturze nawet maleńkie ilości wody są tak zimne, że muszą zamarznąć. Prowadzimy badania, by określić temperaturę, w której zaczyna się proces marznięcia. Wpływ na zachowanie kropli mają też zanieczyszczenia gazami śladowymi, szkodliwymi gazami czy aerozolami. Naukowcy badający powstawanie lodu czy opadów muszą jednocześnie obserwować gazy, ciecze i ciała stałe. To duże wyzwanie, ale dochodzi jeszcze jeden ważny czynnik, który sprawia największe kłopoty. Odpowiada za różne chaotyczne procesy w chmurach i całej atmosferze. Motorem napędowym jest wiatr. Również na Ziemi można zaobserwować, że raz wieje mocniej, raz słabiej, a także zmienia kierunek. W chmurach jest podobnie, pojawiają się silne turbulencje. W powietrzu są różne cząsteczki, wieje wiatr i pojawiają się zawirowania. Naukowcy mówią o turbulencjach, które mają decydujący wpływ na kształt i właściwości chmur. Zawirowania powietrza powstrzymują chmury przed opadaniem. Te niby lekkie obłoczki ważą wiele ton. Średni obłok na pogodnym niebie waży tyle, co 3 lokomotywy.
W laboratorium w Moguncji Stefan Bormann zmontował małą wieżę. W niej tworzy sztuczne chmury. W tym modelu widać, że chmura najchętniej by opadła, gdyż krople mają swoją masę. W przyrodzie dochodzi do tego wiatr i zawirowania, czyli turbulencje. I to one utrzymują chmurę w powietrzu. Spróbuję to przedstawić i wywołam lekki wiatr wznoszący. Widzimy, że chmura dryfuje. Wystarczy niewielka turbulencja. Dlatego w naturze chmury nie opadają na ziemię. W chmurze występują milimetrowe wiry, które powodują tworzenie się kropli. Większe turbulencje mają wpływ na powstawanie i zmiany chmury, a także na jej zniknięcie. Turbulencja sprawia, że suche powietrze z otoczenia wpada do chmury. Gdy miesza się z wilgotnym powietrzem, krople zaczynają parować. Mogę pokazać ten proces. Wywołam sztuczną turbulencję i wprowadzę do chmury suche powietrze z laboratorium. Proszę zobaczyć, chmura zniknęła. Suche powietrze doprowadziło do wyparowania kropli. Badanie turbulencji sprawia kłopoty, bo powstają one w nieuporządkowany sposób i trudno je przewidzieć. Niewiele wiadomo o prawach fizyki, które powodują powstawanie wirów. W Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu badacz atmosfery Björn Stevens zajmuje się wpływem turbulencji na chmury. Atmosfera znajduje się w ruchu wywoływanym przez gwałtowne i nieobliczalne procesy. Trzeba je statystycznie opisać, by ocenić, jaki wpływ mają na naszą planetę. W tej symulacji przybliżyliśmy chmurę, a konkretnie powierzchnię między jej górną granicą, a znajdującym się nad nią powietrzem. Czarny kolor oznacza warstwę ciepłego, suchego powietrza. Poniżej znajduje się wilgotne, dość zimne. Gdy obie warstwy się mieszają, zimne powietrze opada i powoduje turbulencję. Zmiana barwy pokazuje, jak szybko zachodzi ten proces. Naukowcom udało się na tyle rozpracować turbulencję, by przedstawić je w zbliżonej do rzeczywistości wizualizacji. Symulacje pomagają zrozumieć, jak turbulencje wpływają na powstawanie kropli deszczu. Gdy wejdziemy w głąb chmury, zobaczymy, że małe krople poruszają się zgodnie z owym wirowym ruchem. Jeśli będą jednak zbyt ciężkie, zadziała siła inercji. Krople przestaną nadążać za ruchem i wylecą z wiru. Chcemy ustalić, gdzie i jak dojdzie do zderzenia kropelek i czy powstaną z nich krople deszczu. Dawniej zakładano, że coraz bardziej rosnące kropelki zmieniały się w krople deszczu. Zazwyczaj jest inaczej. To turbulencje sprawiają, że krople powiększają się w wyniku zderzenia. Oczywiście krople spadają. Dzieje się to powoli, ale przy okazji zderzają się z innymi kroplami o podobnej wielkości. Podczas kolizji dochodzi do zlania się dwóch kropelek i mamy już całkiem dużą kroplę. Tu dwie się połączyły. Większa kropla spada szybciej niż mniejsza, a po drodze wpada na inny. Łączy się z nimi i rośnie jak lawina. Z biegiem czasu powstaje kropla, która ma od 500 mikrometrów do milimetra wielkości. Jest na tyle ciężka, że może wypaść z chmury. Prosty na pozór proces powstawania kropli deszczu jest bardzo złożony i nie został w zadowalający sposób zapisany matematycznie.
Nie ma wzoru, który pozwoliłby precyzyjnie przewidzieć opady. Podczas analizy komputerowej natrafiamy na dwa problemy. Trudno przedstawić matematycznie lawinowe narastanie kropli i równie trudno jest opisać turbulencje, które zachodzą w chmurze. Dlatego też przewidywanie opadów jest najmniej opanowaną dziedziną w prognozowaniu pogody. Przepowiadanie opadów stanie się bardziej wiarygodne, gdy uda się opisać procesy związane z turbulencjami i powstawaniem deszczu. Najwięcej opadów przynoszą chmury burzowe. Wiry powietrzne dają dramatyczny efekt. Turbulencje powodują zderzanie się i tarcie małych kropelek, a wtedy w chmurze powstaje napięcie elektryczne. Pojawiają się grzmoty i błyskawice. W Europie Środkowej chmury burzowe miewają ponad 12 km wysokości. W górnych warstwach panuje minus 40 stopni. W chmurze pojawiają się wiatry wznoszące i turbulencje. Chmura składa się z kropli wody i kryształków lodu. Turbulencje doprowadzają je do kolizji. Cząsteczki pękają, zamarzają, odtajają i trą o siebie. Do tego ładują się elektrycznie, dodatnio i ujemnie. Wiatry wznoszące rozdzielają ładunki we wnętrzu chmury. Między chmurą a ziemią powstaje napięcie. Gdy napięcie w chmurze jest tak duże, że powietrze przewodzi prąd, ładunki spływają w kierunku Ziemi w formie piorunów. Ładunki ujemne przenoszą się z chmury na Ziemię. W kanale plazmy temperatura osiąga 30 tysięcy stopni. Powietrze rozszerza się jak podczas wybuchu. Wiatry, wiry i turbulencje są napędzane energią słoneczną i mogą tworzyć chmury ciągnące się ponad 100 km. Co roku w tropikach powstają potężne cyklony. Takie zjawiska są częścią układu chmur, który pokrywa prawie połowę Ziemi. Chmury są wytworem klimatu, ale same mają na niego wpływ. W różnych regionach Ziemi wygląda to jednak inaczej. Istnieje wiele rodzajów chmur i raczej nie stworzymy jednej ogólnej teorii, która by wszystko wyjaśniała za pomocą jednego równania. Dawniej wierzono, że do walki z rakiem wystarczy jeden lek. Okazało się jednak, że każdy rodzaj nowotworu wymaga innego podejścia. Podobna strategia obowiązuje przy badaniu chmur. Trzeba je dzielić i pojedynczo pokonywać. Badać właściwości i różne reakcje każdego rodzaju chmur. Wtedy zobaczymy, czy da się stworzyć ogólniejszą teorię. Naukowcy w samolocie Polar 5 badają wpływ chmur arktycznych na klimat. Pod koniec pomiarów przelatują nad międzynarodową stacją badawczą Ny-Ålesund. Wiele państw ma tu swoje ośrodki, bo liczne instytuty zajmują się badaniem Arktyki. Gdy maszyna krąży nad chmurami, w stacji Instytutu Alfreda Wegenera prowadzone są pomiary promieniowania i atmosfery. To uzupełnienie badań lotniczych. Ponadto codziennie naukowcy wysyłają balony meteorologiczne.
Prowadzą również pomiary laserowe, które dostarczają cennych danych, gdyż są równie skuteczne jak pobieranie próbek. Dzięki laserowi naukowcy określają, ile lodu i wody znajduje się w chmurze. Można powiedzieć, że Polar 5 bierze chmurę na celownik od góry, a stacja od dołu. Do tego dochodzą coraz doskonalsze badania za pomocą satelitów. Satelity meteorologiczne dostarczają coraz więcej danych. Mogą też zajrzeć do wnętrza chmur. Prowadzą pomiary tam, dokąd nie mogą dotrzeć samoloty. Satelity dały nam nowe spojrzenie na niebo. Przesyłają informacje pomiarowe, a także fantastyczne zdjęcia. Chmury od tysiącleci fascynują ludzi swym pięknem i różnorodnością. Bogactwo ich kształtów powstaje dzięki parze wodnej, aerozolom i turbulencjom. Chmury mają różne powiązania z Ziemią, nad którą się przemieszczają. Naukowcy muszą badać zachodzące na powierzchni zmiany, by wypowiedzieć się o właściwościach klimatu i wpływie chmur arktycznych. Pomagają w tym nowe satelity jak Cryosat. Dopiero za kilka lat będzie wiadomo, dlaczego Arktyka tak szybko się ociepla. Czy w minionych latach zmienił się rodzaj oraz ilość chmur? Czy w przyszłości będzie ich więcej czy mniej? Jaki wpływ będzie to miało na klimat i środowisko? Na razie trudno odpowiedzieć na te pytania. Jedno jest pewne. Latem topnieje więcej lodu niż dawniej. Dlatego w powietrzu jest więcej pary wodnej. Nie wiadomo, co to oznacza dla chmur i klimatu w Arktyce. Bei Wolken ist das alles kompliziert. Chmury to złożone zjawisko. Można powiedzieć, że skoro przybyło pary wodnej, będzie więcej chmur, bo jedno wiąże się z drugim. To prawda. Ale jeśli będzie więcej niskich chmur, pojawi się ochłodzenie, bo taki wpływ mają na atmosferę. Pytania, czy dojdzie do ocieplenia, czy ochłodzenia, czy będzie mniej, czy więcej chmur, pozostają otwarte. W Arktyce lód, woda morska i chmury są silnie ze sobą powiązane. Trzeba zbadać wszystkie procesy, bo ten region ma decydujący wpływ na klimat naszej planety. Lodówka Ziemi napędza cyrkulację powietrza i wody w morzach. Lodowate akweny arktyczne mają wpływ na ogrzewający Europę prąd zatokowy. Zmiany klimatu w Arktyce dadzą się odczuć na całym świecie. Arktyka to problematyczny region, ale znikająca pokrywa lodowa ułatwi dostęp do surowców i otworzy nowe szlaki handlowe. W Longyearbyen osiedla się coraz więcej osób. Arktyczny przyczółek rozkwita i przyciąga nawet turystów. Powstały tu już hotele, restauracje, a nawet supermarket.
Samolot Polar 5 wraca do bazy. W ciągu najbliższych miesięcy naukowcy opracują wyniki pomiarów. Do gigantycznej układanki klimatycznej dodadzą kolejny element. Ludzie zbyt długo lekceważyli rolę chmur. Teraz już wiedzą, że to one odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu klimatu Ziemi. Mamy problem, ale nie wiemy, jak go rozwiązać, ani jak bardzo jest poważny. Chmury są kluczem do zrozumienia, czy nasze kłopoty z klimatem są duże, czy tylko umiarkowane. Na razie ludzie zmieniają atmosferę, jakby przeprowadzali eksperyment. Obawiam się, że gdy wszystko ustalimy, może okazać się za późno, żeby coś zmienić. Dlatego należy zachować ostrożność. Nauka stoi przed dylematem. Nadal brakuje danych dotyczących procesów zachodzących w chmurach i nie można stworzyć doskonałych modeli ani prognoz. Oby potem nie było za późno. Na razie eksperymentujemy z atmosferą i nie wiemy, jaki będzie wynik. Dlatego chcę wszystkich ostrzec. Powinniśmy zrobić, co w naszej mocy, żeby nie ingerować w ten złożony system. Sprawa jest poważna, bo mamy tylko jedną atmosferę. Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Monika Szpytulska. Czytał Paweł Straszewski.